Radio Głos. Uskrzydla duszę. Rozmawiamy dzisiaj o katechezie. Katecheza w szkole, temat no nieraz nawet bardzo gorący politycznie, ale my chcemy spojrzeć na to oczami praktyka katechety yy, nauczającego w Pelplinie. Pan Zbigniew Szczygieł jest naszym gościem. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Od jak dawna Pan katechizuje? Czyli, a niektórzy mówią, jest nauczycielem religii, prawda? Podjąłem pracę w 1991, czyli już ponad 30 lat. Prawie, że od początku, gdy katecheza weszła do, do szkoły. Mhm. Była to decyzja, którą dziś Pan żałuje, czy mówi, że była trafną? No, nie miałem nigdy takich planów właściwie, żeby zostać katechetą, ale... Jak to się mówi, przypadek czy Duch Święty sprawił inaczej? Była, był taki bodziec, że ruszam do szkoły z katechezą. Tak, początkowo to było jako zastępstwo za żonę, która była na urlopie wychowawczym, ale potem jednak się okazało, że jest jeszcze miejsce, więc jeszcze. Też zostałem zatrudniony mm -hmm. na stawę. To co tak trochę traktują pewnie w szkole pana takiego półksiędza, co? Mężczyzna nauczający religii? Niektórzy tak, chociaż szczególnie ci, którzy przychodzą może z innych szkół i mają z księdzem, to wtedy mówią, proszę księdza, ale tak już raczej się wszyscy przyzwyczaili i raczej mówią. Pan. To jest duży już kawał czasu, 32 lata nauczania religii, katechezy w szkole, a jest pan jednocześnie jeszcze z tego pokolenia, który sam miał katechezę przy parafii, tak? Tak, jeszcze w salkach w Pelplinie, obok kościółka, tam chodziliśmy jeszcze na lekcje z klasą. No i jaka różnica? i Jakie pozytywy, czy widzi pan pozytywy tego, że katecheza powróciła do szkół? Sądzę, że przede wszystkim łatwiej też tutaj na terenie szkoły objąć wszystkich i też z strony takiej też technicznej, że nie trzeba gdzieś tam przechodzić, względy też bezpieczeństwa myślę. No i no myślę, że to jest ważne, żeby też było w szkole, że to jest po prostu przedmiot, który no jest ważny, a nie coś dodatkowego, coś co nie jest potrzebne, co nie musi być. Dzisiaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, młodzieży wypisującej się z katechezy, rezygnującej. Jak to wygląda w szkołach podstawowych w pana szkole? No, jest większość osób, które chodzą na lekcje religii. Przeważnie no to w niektórych klasach się zdarza, że takie się zdarzają sytuacje, ale to naprawdę rzadko. Przeważnie jednak większość chodzi na lekcje religii. Jak widzi Pan z perspektywy lat, czy zmienia się mentalność młodego pokolenia, które uczestniczy w lekcjach religii? No, sądzę, że właśnie dla nich to jest naturalne, że są w szkole i że uczą się o Panu Bogu na lekcji religii, że to nie jest coś, co gdzieś tam się odstawia, gdzieś się staje, no, używa się tej religii gdzieś tam w niedzielę tylko, że to jest po prostu, po prostu nasza codzienność. Jeśli jestem chrześcijaninem, no to muszę po prostu być tym chrześcijaninem wszędzie, także w szkole, więc jeśli możemy uczyć o Panu Bogu, to dlaczego właśnie nie w szkole? Gdzie, jeśli nie w szkole? Niektórzy mówią, było łatwiej, albo że tak powiem, było to bardziej pasujące nauka o Panu Bogu przy parafii, a szkoła powinna być jakby izolowana od tematów religijnych. Jaki jest Pana pogląd na ten temat? No, nie bardzo rozumiem, jakie byłoby tutaj uzasadnienie, skoro większość z nas to są chrześcijanie, którzy także płacą podatki, to dlaczego zostali, mielibyśmy być wykluczeni właśnie z tej szkoły? Przecież nie ma żadnego zmuszania nikogo, nie ma takiego obowiązku, że każdy na tą lekcję musi przychodzić. Każdy może po prostu rodzic wybrać, zdecydować sam. Bo przypomnijmy właśnie, że warunkiem. Tego, żeby dziecko w szkole podstawowej uczestniczyło w KTHie, jest wola rodziców, tak? Dokładnie, dokładnie. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeśli... Czy ma pan kontakt z rodzicami? Czy jest kontakt z rodzicami swoich uczniów? No myślę, że teraz w dobie cyfryzacji, ele dzienników elektronicznych, to jest bardzo łatwy ten kontakt i. Myślę, że właśnie przez internet łatwo i często niektórzy rodzice właśnie komunikują się z katechetami. Szczególnie jak mają jakieś problemy, pytania, to, to często się tak zdarza. Z pana doświadczenia, jak dzisiaj mówić do młodych o Panu Bogu, żeby to było przyswajalne, żeby w ogóle uchwycili tę delikatną stronę naszego życia? No, na pewno świadectwo swoje jest najważniejsze ale myślę też przede wszystkim pokazywać, że no pierwsze przekazanie cały czas obowiązuje. Że Pan Bóg powinien być na pierwszym miejscu, że Pan Bóg nie służy do tego, żeby pomagało to nam pokonywanie jakichś naszych problemów tutaj na tym świecie toczesnym, ale że Pan Bóg po prostu nas kocha i jest najważniejszy i to powinno być każdego dnia widoczne w tym moim życiu. Prawda? I że po prostu... Y, tym Bogiem muszę żyć, a nie tylko go wykorzystywać, gdy jest mi źle, gdy jakieś do, do, no, spotykają mnie problemy. Jak trwoga, to do Boga. Czyli dokładnie, tej dokładnie tyle. Właśnie, żeby ten Bóg jednak, jak tak wiele osób przypomina, prawda, to słynne powiedzenie: Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na właściwym miejscu. I to myślę, że nie wszyscy jeszcze do końca to rozumieją, albo nie pamiętają tego. Prostego zdania. Wiemy, że bardzo pomaga w ogóle w edukacji młodego pokolenia aktywizacja ich w czasie lekcji. Jak to wygląda? Czy to też może i ma miejsce na katechezie? Na pewno to jest ważne. Przez, wiadomo, że to nie może być wykład, jak gdzieś na, w seminarium duchownym. Tylko muszą być uczniowie zaangażowani. No, na przykład, teraz obecnie w starszych moich klasach, których ja uczę, pracujemy z Pismem Świętym. Staram się, żeby każdy to Pismo Święte miał w ręce, żeby potrafił odnaleźć jakieś konkretne miejsce w Piśmie Świętym, albo czasami nawet sprawdzamy wręcz podręcznik, czy cytat w podręczniku rzeczywiście jest w Piśmie Świętym, i czy tak on rzeczywiście brzmi? No można też w szkole, teraz szkoły są już wyposażone w nowoczesne też takie środki dydaktyczne, ekrany właśnie dotykowe, więc uczeń może podejść i tak jak na tablecie przy całej klasie wykonać jakieś zadanie, jakieś ćwiczenie i myślę, że to bardzo też uczniom się podoba i pomaga też ten temat Różne tematy zrozumieć, zagadnienia. Czy udaje się rzeczywiście pod względem religijnym edukować młodzież, Bo my wiemy, że podstawą bycia człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem jest formacja, uformowany człowiek, jego, jego, jego spójna więź z Bogiem, z drugim człowiekiem. Ale czy wiedza? Jak pan widzi wiedzę religijną młodego pokolenia? Udaje się to, trzeba ich mocno w cudzysłowie maglować. No to jest rzeczywiście różnie z tą wiedzą. Ta wiedza tak szybko się wydaje czasami gdzieś tam ucieka, mhm. coś co było jakiś czas temu na lekcji już no niestety niektórzy nie pamiętają. Ale też chyba jest ważne też nastawienie, żeby wiedzieli, gdzie tej wiedzy szukać też i żeby też byli pozytywnie dostawieni, żeby tak staram się przynajmniej, żeby ja jako katecheta, abym ich nie zniechęcił do czegoś. Nie chcę ich też cisnąć za mocno, że muszą się czegoś tam wykuć, no bo przecież wiele tych rzeczy mogą do tego jeszcze trafić później, jak trochę dojrzają może religijnie. No niestety też się zdarza, że sami uczniowie nawet nie pytani mówią, że do kościoła w niedzielę nie chodzą, więc no tutaj też to jest taki dosyć duży problem, żeby z tym poradzić sobie. Można zachęcać, ale wiadomo, nie zawsze to wychodzi, chociaż no, najsmutniejsze jest to, jak dziecko właśnie mówi, że chciało pójść, ale mama nie chciała. Też się tak niestety zdarza. Bo wiemy, że też na katechezie dokonuje się przygotowanie sakramentalne, że oczywiście wiele rzeczy przy parafii, jak na przykład do pierwszej spowiedzi, komunii świętej czy bierzmowania, ale tu na katechezie jest też ta przestrzeń przygotowania sakramentalnego, prawda? Jak te tematy, czego szczególnie wtedy Pan dotyka? Tutaj widać spore zaangażowanie rodziców i całych rodzin. Rzeczywiście widać to wyraźnie, że dla rodziców to jest ważne i bardzo im zależy na tym, żeby te sakramenty dzieci przyjmowały. I tutaj jak cokolwiek no, są jakieś zalecenia, wskazówki moje, to wtedy rodzice naprawdę angażują się i widać, że, że chcą to wszystko wykonać, zrobić, przygotować to dziecko jak najlepiej. Czy można z powodu y, złe, złych wyników w katechezie nie przejść z klasy do klasy? No, mi się nie zdarzyło jeszcze, <grym> aby taki problem był, jak pamiętam, nawet z trudnymi uczniami, to żeby ktoś dostał ocenę niedostateczną, to mi się nie zdarzyło, więc myślę, że raczej taki problem chyba nie istnieje. Raczej ktoś już szybciej by się wypisał z lekcji, myślę, mm -hmm. niż by miało takie coś się stać, więc to chyba nie ma problemu. A czy rzeczywiście udaje się, by katecheza była inną lekcją w szkole, z odrobiną innego klimatu niż pozostałe przedmioty? No na pewno trzeba do tego dążyć, chociaż wiadomo, że niektóre rzeczy no, podobne jednak zostają. Czasami jakąś kartkówkę z wiedzy, choćby czy z sakramentów, czy z przykazań mhm. dla utrwalenia, dla przypomnienia na pewno się przeprowadza, więc jest to jakieś podobieństwo. No, ale no mam nadzieję, że przynajmniej w mojej pracy uczniowie nie czują, że to jest najważniejsze, tylko to, żeby wszystko wykuć i wiedzieć. No bo jednak to, żeby pokochać Pana Boga, zrozumieć, dlaczego On przyszedł na świat, Jezus, dlaczego umarł za nasze grzechy. To chyba byłoby najważniejsze. Wspomniał Pan, że, że świadectwo jest bardzo ważne, przekonywujące dla młodego człowieka, więc kiedy też widzi nauczyciela religii jako człowieka, no człowieka, po prostu uformowanego, wierzącego. No właśnie, czy. Sprawia, czy jakby owocem tego też jest takie nieoficjalne kontakty. Czy na przerwie podejdą do katechety, zapytają, poradzą się, może wyżalą, czy takie relacje bywają? Na przerwach to nie jest takie proste, bo teraz ten tryb pracy jest taki często, że nie ma wielu takich możliwości. No, chyba największe jeszcze w czasie dyżurów, mhm. ale jak najbardziej zdarzają się też takie chwile, że ktoś przychodzi, właśnie jeszcze porozmawia, uśmiecha się, nawet ci uczniowie, których już nie uczę, którzy już są w starszych klasach. To ten kontakt jest i te często rozmowy na różne tematy, też takie, nie tylko czysto religijne, mają miejsce. A jeszcze na koniec jakiś taki przykład przyjemnych zdarzeń, które mają, są udziałem katechety, kiedy, kiedy no, cieszy Pan się z tego, co robi? No, zdarzyło się, że lekcja przebiegła no, tak dosyć ciężko, można powiedzieć, że. Byłem niezadowolony z tego, jak to wszystko poszło. Miałem nadzieję, że to inaczej pójdzie, i zachowanie czasami uczniów też było takie dosyć kłopotliwe i trudne. I taki niezadowolony kończę lekcję. A po lekcji, właśnie przychodzi jeden z uczniów i mówi, że lekcja religii to jest jego najbardziej ukochany przedmiot. <grym> I to wtedy naprawdę daje taką moc i siłę jeszcze. Jakby znak z niebios, jakby Pan przemówił przez tego ucznia. Dokładnie, że to zniechęcenie to czasami jest tylko mój odbiór, a po prostu trzeba dawać siebie, ile można, a już resztę zostawić Panu Bogu. To ziarno zasiane, trzeba mieć nadzieję, że już nawet nie ja, a ktoś inny może podlewać. Bardzo dziękuję. Za to spotkanie pan Zbigniew Szczygieł był gościem Radia Głoska Techeta z Pelplina. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu.